przekaz dla Ciebie, wybierz kartę. Czyli porada dla Ciebie na tą chwilę, na ten czas. Dziękuję, że Państwo odwiedzają mnie znów. Bardzo proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, propozycje tematów. Dziękuję. I zaczynamy. Grupa pierwsza. Kwarc różowy. Grupa druga. Obelisk. Kwarc górski. Grupa trzecia. Anetyst fioletowy. 1, 2, 3. Proszę wybrać kamień. I zaczynamy. Przekaz dla Ciebie. Rada, porada kart Tarota i Lenormand. Zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej. Od kwarcu różowego. Karty Lenormand mówią o zaproszeniu, o jakichś przeprosinach. Coś pięknego, coś bardzo miłego zbliża się do Was. Być może zaproszenie, jakaś wspaniała wiadomość, być może jakiś podarunek, prezent lub jakaś niespodzianka nieoczekiwana. Lub jakieś odwiedziny, nagłe, ale pozytywne dla Was. Czyli jakaś niespodzianka, ktoś Was odwiedzić może. Być może też jakaś impreza lub spotkanie towarzyskie. Z przyjaciółmi, z osobami, które są dla Was tutaj przychylne. Być może jakieś bardzo tutaj miłe, przyjemne, przyjazne osoby, które Was zaproszą, odwiedzą. Być może jakiś szarmancki partner, przyjaciel, mężczyzna, którego macie na myśli, zaprosi Was gdzieś na piękne spotkanie. Lub być może jest to wieniec przeprosinowy, jeśli macie jakiś problem z Waszym partnerem. Być może chce przeprosić i zaprosić Was gdzieś w ramach tych przeprosin na jakąś, w jakieś piękne miejsce, na piękny spacer, do pięknej restauracji. Czyli jest to karta pozytywna. Bądźcie przygotowane, że coś przyjemnego w niedługim czasie przyjdzie do Was. Jeśli chodzi tutaj, jeśli pytacie o osobę, jaką przedstawia ta karta, to być może jest też jakaś pani. No oczywiście mężczyźni, którzy tutaj zaglądają i pytają o partnerkę, no to jakaś partnerka tutaj zrobi Wam niespodziankę. Jeśli nie pytacie o partnera, w ogóle nie jesteście tutaj na moim kanale w sprawach miłosnych, finansowych, to być może jakaś kobieta zrobi Wam niespodziankę, zaprosi Was gdzieś i będzie po prostu dla Was bardzo miła, przychylna lub ktoś, kto się Wami zaopiekuje, Wam coś dobrze doradzi, zrobi Wam niespodziankę, miłe, będziecie mieli spotkanie z taką osobą. Jeśli chodzi o czas, no to pytamy teraz, co wydarzy się w najbliższym czasie. Niemniej jednak jest to karta wiosny, niemniej jednak jest to karta na pewno ciepłych, gorących miesięcy. Więc teraz wiosna, lato, na pewno coś się wspaniałego wydarzy. Niemniej jednak jest moja wróżba na czas najbliższy. Zobaczmy teraz te karty Tarota, co one dopowiedzą do tego miłego spotkania, które Was czeka. O, tutaj ktoś jest zraniony, bardzo samotny, izoluje się. Być może ciche dni w związku,
Karta czterech mieczy. Karta czterech mieczy mówi oczywiście o jakimś zranieniu emocjonalnym, o jakimś bólu, tak, jakieś uczuciowe tutaj zranienie, potrzeba odpoczynku i regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy. Najlepiej bez emocji. Emocje odkładamy tutaj na bok, prawda? Serduszko leży tutaj na boku i potrzebujemy czasu, by przemyśleć właśnie nasze sprawy. Czy są to sprawy relacji, miłosne, emocjonalne, czy są to sprawy zawodowe, czy jakieś sprawy z przyjaciółmi. Potrzebujemy czasu, by te sprawy przemyśleć. Niemniej jednak rozwiną się te sprawy bardzo pozytywnie. Sprawa właśnie, która nas tutaj bardzo, no powiedzmy sobie, załamała, tak? Zraniła, rozwinie się przychylnie dla Państwa, ponieważ karta właśnie tej gwiazdy jest nadzieją na dobre potoczenie się spraw. I dostaniecie przecież tutaj zaproszenie do wszystkich, wszelakich wyjaśniających rozmów, więc na pewno te spotkanie, rozmowy potoczą się tutaj bardzo pozytywnie dla Was. Także czekajcie, przemyślcie w spokoju wszystko i sprawy rozwiążą się dla Was dobrze. Karta z orakel miłości, you deserve love, czyli otrzymasz miłość. Ty jesteś skłonna do miłości, jesteś warta tego, by otrzymać miłość. Otrzymasz miłość, ponieważ jesteś właśnie, zasługujesz na miłość. Czyli nawet jeśli pytacie Państwo tutaj o jakiś kryzys w relacji, no to jest bardzo dobra tutaj porada dla Was, by niedługo wyjaśniły się te wszystkie problemy, które Was tak strasznie tutaj widzę, nurtują, załamują. Uspokójcie się emocjonalnie, przemyślcie wszystko i na pewno jest tutaj pozytywny rozwój spraw. Jesteście warte, by otrzymywać miłość. To było czytanie i porada, przekaz dla grupy pierwszej. Teraz zobaczmy sobie grupę drugą, czyli kwarc górski. Grupa druga. Karta krzyża. Karta krzyża mówi na pewno o rzeczach ważnych. Jakieś sprawy, które są dla Was bardzo istotne, ważne, które zajmują Was, Waszą głowę, powiedzmy. Być może są to też sprawy jakiegoś przeznaczenia, sprawy karmiczne, sprawy, które Was obciążają. Krzyż ciąży na Waszych barkach, czyli obciąża Was. Jakieś sprawy, które są ważne, niemniej jednak niełatwe i obciążające Waszą głowę, psychikę, Wasze emocje, które wymagają na pewno przemyślenia i podjęcia decyzji. Jakieś przeznaczenie, karma, jakaś trudna chwila, która wymaga od Was egzaminu, czy to dobrze przejdziecie. Jakaś próba. Być może jakieś zadanie, coś Wam przekazujące i mające Was coś nauczyć. Także coś, co jest bardzo intensywne i właśnie obciążające w tej chwili Wasze życie. Niemniej jednak jest to bardzo sprawa ważna, bardzo ważny temat, by to wyjaśnić. Dobrze, zobaczmy, kochani Państwo, co pokaże tarot, byśmy wiedzieli tutaj dokładniej, o co właśnie tak obciążającego lub karmicznego tutaj, o co chodzi. Król mieczy, czyli macie widocznie w związku być może lub w pracy z taką osobowością tutaj do czynienia. Kochani, król mieczy jest to osoba twarda, zimna, stanowcza.
Król Mieczy jest to osoba często agresywna, która walczy o swoje. Jest to mężczyzna bardzo seksualny, ostry w seksie, inteligentny. To jest mózg całego tarota. To jest mężczyzna, który na zimno rozstrzyga wszystkie sprawy i problemy. Jest to osoba logiczna, analityczna, bezstronna, podejmuje szybko decyzje, myśli ostro, konkretnie, wyraża się bardzo stanowczo, konkretnie podejmuje decyzje, jego kroki są stanowcze, bez emocji. Z kimś takim macie do czynienia, być może jest to jakiś karmiczny lub nawet toksyczny związek właśnie z takim ostrym, zimnym, wyrachowanym, ale bardzo inteligentnym człowiekiem. Być może jest to przeznaczenie, karma, być może jest to karmiczny związek, to toksyczny partner. Być może są tu jakieś tajemnice, które kryją się właśnie Was tutaj, obciążają, są ważne, by je wyjaśnić, niemniej jednak obciążają Was. Być może jest to toksyczny partner, ostry, agresywny, cięty, stanowczy, zimny, seksualnie charyzmatyczny, który jest toksycznym partnerem. Karta kapłanki mówi o jakiejś tajemnicy, którą musicie wyjaśnić, lecz również jest poradą tutaj, ponieważ temat jest, przekaz dla Ciebie, jest poradą, by kierować się swoją intuicją, rozumem i by przemyśleć wszystkie te sprawy, które Was obciążają właśnie tutaj, słuchać swojej intuicji. Posłuchać właśnie, co mówi Wasza intuicja, co podpowiada Wam, czy zerwać taki związek, czy iść dalej. Niemniej jednak musicie być tutaj w związku cały czas w bardzo w dużym kontakcie ze wszechświatem. Musicie otworzyć swoje trzecie oko i słuchać swojej intuicji. To jest porada tarota dla Was. Zobaczmy teraz orakel miłości. Free yourself. It is time to take back control of your life. Okej, czyli tutaj wspaniała porada właśnie tych kart, która się bardzo dobrze tutaj magnetyzuje z tą kartą, czyli uwolnij siebie samą. Zobacz, co Ty sama chcesz osiągnąć, co jest ważne dla Ciebie, dla Ciebie. Pokochaj siebie, zobacz, co Ty potrzebujesz. Oderwij się od tego toksycznego partnera. Zobacz przede wszystkim, które sprawy Cię obciążają, które są męczące dla Ciebie i spójrz w głąb swojego rozumu, swojej intuicji i jest czas, by mieć kontrolę nad Twoim własnym życiem. By nie obciążać się tutaj toksycznymi, karmicznymi relacjami, tylko wziąć kontrolę w swoje ręce nad Twoim życiem. Pomyśl, co Ty potrzebujesz i czego Tobie brakuje w tym związku, lub free yourself, uwolnij siebie samą, myśl o Tobie, o Twoich tutaj potrzebach. I taka jest tutaj porada kart, no wspaniała, proszę Państwa. Grupa druga, jeśli jesteście ubezwolnione takimi toksycznymi relacjami, z takimi zimnymi właśnie wyrachowanymi tutaj partnerami, pomyślcie w końcu o sobie. Posłuchajcie swojej intuicji, czego Wy tak naprawdę pragniecie i chcecie. Taki jest przekaz kart na tą chwilę dla grupy drugiej. Dziękuję, kochana druga grupo. Zobaczmy teraz grupę trzecią. Anetyst fioletowy. Karta niepokoju. Czyli jakiś niepokój w Waszych myślach, w Waszych uczuciach, w Waszej duszy.
być może jakiś hektik, z którym sobie nie możecie sami poradzić, jakaś nerwowość, która nie daje Wam spokoju, jakieś problemy, które macie po prostu do rozwiązania, jakieś troski, które macie ciągle w głowie, w sercu, w duszy. Wiele trosk. Stres, czyli jakieś sytuacje stresujące, obciążające Was właśnie, które powodują w Was jakiś ciągły niepokój i nerwowość. Macie jakąś presję w sobie. Czyli tak jak te ptaki tutaj komunikują, prawda? Też Wy musicie podjąć próbę komunikacji, by wyjaśnić te problemy. Być może jest to jakiś też problem ludzi, którzy o Was tutaj mówią coś za plecami. Fałszywi ludzie, którzy coś intrygują i plotkują na Wasz temat za Waszymi plecami. Są bardzo wścibscy. Musicie wsłuchać się w te głosy, co ci ludzie wścibscy lub zazdrośni, fałszywi o Was za plecami plotkują. Musicie to wyjaśnić. Musicie otworzyć bardziej Wasze uszy i Wasz dar słuchania, by zobaczyć, co się dzieje, o co chodzi. Dlaczego jest ten hektik i niepokój właśnie w tym momencie w Waszym życiu? Zobaczmy, co powiedzą dokładniej do tej sytuacji karty Tarota. Dziesiątka kijów, która mówi o zakończeniu czegoś, zakończeniu jakiegoś projektu. Dziesiątka kij mówi o koniec jakiejś aktywności w Waszym życiu, koniec drogi, zakończenie być może jakiegoś związku, jakiejś relacji, która Wam nie służyła, odejście. Czyli jakiś etap w Waszym życiu się zakończył i idziecie, jesteście jednak obciążeni tą sytuacją. Tak, macie niepokój, to się zgadza. Smutek. Ten koniec jakiegoś etapu, jakiegoś związku oczywiście niepokoi Was bardzo. Jesteście nerwowi, smutni. Karta trzech mieczy, która mówi tutaj o rozdzierającym się z bólu sercu. Czyli jakiś niesamowity ból. Niesamowita męka uczuciowa, która Was dotknęła. Ból serca. Proszenie o pomoc. Trzy miecze, które rozdzierają Wasze serce. Jesteście zranieni, chcecie krzyczeć o pomoc. Macie w sobie rozdarcie, konflikt, rozczarowanie. Być może była jakaś zdrada, ponieważ trzy miecze mówią również o trójkącie miłosnym, czyli o jakiejś zdradzie, o jakiejś trzeciej osobie, która się wmieszała w Wasz związek i ukradła Wam partnera, partnerkę. Przez to rozstaliście się i idziecie, odchodzicie, zakończyliście ten związek, to małżeństwo, ten etap Waszego życia i jesteście bardzo niezapokojeni, nerwowi, co przyniesie Wasza przyszłość. Do tego jeszcze przychodzą plotki, różne intrygi, rozmowy na Wasz temat za plecami. Także jest to karta rozdarcia bólu emocjonalnego, absolutnego zranienia w tym momencie, w tej chwili Waszego życia. Co powie Wasza do tej Waszej sytuacji karta oraklu miłosnego? Let your friends help you. Dopuść do siebie Waszych przyjaciół, by Wam pomogli w tej sytuacji. Czyli porozmawiaj, poproś przyjaciół o pomoc lub zgłoś się do jakichś ludzi przyjaznych Tobie, którzy mogą Ci pomóc. Nie zostawaj z tym problemem sama.
byś nie wpadła w jakąś depresję, negatywne myśli. Ask for and accept support from others. Ok, czyli zapytaj inne osoby i zaakceptuj ich pomoc, ich wsparcie. Być może jakiś też fachowców, psychologa, no również też wróżkę oczywiście, jakichś takich doradców, którzy cię wesprzą duchowo, mentalnie, emocjonalnie. Poproś być może jakieś osoby właśnie trzecie o wsparcie. Zaakceptuj, że potrzebujesz tej pomocy, że nie poradzisz sobie z tym sama. Ponieważ ta sytuacja właśnie tutaj, która zaistniała, w której jesteś absolutnie zraniona, no obarcza cię i nie pozostań sama z tym bólem. By cię to nie przygniotło, nie załamało. Poproś ludzi tobie przychylnych, znajomych lub przyjaciół lub fachowców o pomoc i wsparcie. Taka jest tutaj porada dla ciebie na najbliższą chwilę, na najbliższy czas. Taka jest porada właśnie kart dla grupy trzeciej. Dziękuję, kochana grupie trzeciej. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają mój kanał. Proszę Państwa, proszę o subskrypcję, komentarze, lajki, propozycje tematów. Proszę o kontakt ze mną przez e-mail. I dziękuję Państwu serdecznie. Życzę, by te sprawy, które tutaj zobaczyliśmy w kartach, szybko się dobrze rozstrzygnęły. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. I dziękuję serdecznie za odwiedzanie mojego kanału. Do usłyszenia już wkrótce.